Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulfon. Witam Was już w 10 odcinku z serwera Brodaci wersja 1.8. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że chciałem wszystkim bardzo podziękować za to, co działo się na weekendowym live'ie u mnie. W ogóle pierwszy mój live w ogóle na YouTubie, pierwszy live, pierwszy z serwera Brodaci. Graliśmy na 1.11. Słuchajcie, to dla mnie to było coś niesamowitego, taki live. Już samo to, że dobiliście aż do 60 subskrypcji, to jest dla mnie czymś naprawdę niesamowitym. No nie wiem, jak wam za to dziękować. Było naprawdę fajnie. Mi się live podoba, mam nadzieję, że wam również. Myślę, że w przyszłości też się jakieś live'y jeszcze pojawią z Brodatych i ogólnie z Minecraftów. A dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku z 1.8, że zamierzam budować miejsce dla kowala, jakąś kuźnię, i w sumie chyba to dzisiaj zrobimy. Już tutaj tak mniej więcej teren jest przygotowany, troszkę materiałów już mam przygotowane, mam nadzieję, że mi to wystarczy. Zrobiłem sobie jakiś taki wstępny projekt gdzieś tam na solo. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tak, tutaj ogólnie miałem stawiać tutaj na górze, ale chyba jednak jeszcze ten jeden poziom usunę. No tak to dziwnie wygląda troszeczkę. Także ja to od razu robię. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę sprawnie, żeby wam dużo czasu nie zajmować. Pamiętam, jak to daleko miałem robić, ale tak, żeby pod całą budowę tylko usunąć, a resztą to się tam gdzieś kiedyś zajmę. Tutaj, że to miałem przewidziane chyba na jakieś 15 kratek tą budowę. Także już tu bulldożery pracują. I zaraz będziemy tutaj budować. Niby ta łopata taka szybka, ale z trawą to sobie nie radzi, gdzieś się trzymają te kurcze trawy tak twardo, że to nie chcę kopać. Jakbym się w normalnego dirta wkopał, to nie wyrobiłbym z ruszaniem kamerą, żeby to nie narobić dziur takich niepotrzebnych. Jak to wygląda? Że coś koło tego będzie. W sumie tak bym wejście chciał zrobić gdzieś... gdzieś tutaj będzie pewnie wejście do kowala. Gdzieś tak na wysokości tej skrzynki. Tu jeszcze troszkę muszę chyba podrównać. Chociaż z kawałek. Myślę, że tyle wystarczy. No, wstępnie teren przygotowany. Teraz muszę jakoś wyznaczyć, gdzie to budować. Ile to miałem kratek? 3, to jest 9. Chyba na 15, ale nie jestem pewny. To jest wejście, tak. Gdzieś stąd pewnie bym zaczął. Tutaj mam 1, 2, 3, 4, 4 chyba tu miałem odstępu. I tu, tutaj by gdzieś było wejście, jak się nie mylę. A tak. I tutaj mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Myślę, że gdzieś dotąd. Tutaj 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No! Prawie mi to wyjdzie. Tu troszkę się dobuduje terenu.
Myślę, że będzie tutaj ok. I to by było gdzieś tu. I jeszcze tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu było chyba odstępu. Tak. Chyba coś takiego. O tak. Albo raz mniej. Może tak? Zrobimy tak. Żeby troszkę w środku więcej miejsca było. I co? No i buduję tu sobie ziemię. Zostawię, nikt mi nie zawadza. Kopla też tutaj na razie wrzucę. Materiały, weź kulfon materiały. Tutaj sobie postawimy słupek. A w sumie ja sobie jednak trochę wezmę. Taka drabinka budowlana. Raz, dwa, trzy. Myślę, że to wystarczy. To sobie jeszcze miałem wziąć. To jeszcze tu. Kamienne cegły. Tak. W tej chwili to co ja najlepszego odwaliłem? Nie tak miało być. Kurwa, co ty robisz? Tak, tutaj dopiero ma być wejście. To jakaś tam samowola budowlana. W ogóle to... To coś spierniczyłem. Tu chyba miały być drzwi. I chyba jeszcze raz do góry. No, nie chyba, tylko na pewno. Tak, i tak samo tutaj to jeszcze do góry raz. O, i to w ogóle do likwidacji. A nie, tam już nie. Tam to już zostaje. O, coś takiego. Ja sobie obrys taki zrobię. Żeby było widać, jak to ma mniej więcej wyglądać. O, i coś takiego, to myślę, że to wyjdzie całkiem fajne. Tutaj ściana. Tu też polecimy ze ścianami. Najpierw zarys. O, brakło. Jeżeli materiału wystarczy, w sumie tam chyba gdzieś jeszcze w zamku mam trochę tego Stone Bricka, więc mam nadzieję, że mi to wystarczy. A jak nie, to będę musiał dorabiać, no co zrobi się. Widzi, że byłem nieprzygotowany do budowy, no materiałów nie było, no. Na hurtowni zabrakło. Co zrobić, no. Coś takiego. Potem jak tutaj okna planowałem, tutaj chyba na tej ścianie nie miało być okien. Tutaj zrobimy na tej ścianie cały piec, całą kuźnię. To gdzieś tak miało być. Myślimy, że mi to nie do końca na środku wyszło. Chyba tutaj gdzieś miałem tą kuźnię mieć. Jakoś to tak. To miało być z cegły. Cegły wprawdzie mam troszkę mało, ale już sobie wrzuciłem przed odcinkiem troszkę. Troszkę gliny do przepalania.
Tu jakoś to tak miało być i tu miałem chyba mieć schodki i na schodki mi braknie. Jeszcze do góry mi braknie, ale to potem dokończę. I tutaj jeszcze... Za cholerę nie pamiętam, jakie te okna tu planowałem. Ale to się troszkę zaimprowizuje i też wyjdzie fajnie. Nie musi być idealnie tak, jak to chciałem, jak to zrobiłem sobie na, że tak to nazwę, na projekcie. Coś takiego to chyba miało być. W sumie sobie jeszcze nie wziąłem materiałów na podłogę, ale to nic. Od razu już wstawimy kraty. Stwierdziłem, że zrobię sobie zamiast jakichś takich szklanych okien, to po prostu zrobimy kraty. No to w kuźni różnie bywa. Czasem jakieś metalowe elementy gdzieś tam mogą lecieć, żeby mi tych szyb nie powybijało. Więc kraty wytrzymają. Na razie to tak wstępnie jeszcze oświetlę. Żeby mnie tutaj coś nie zaskoczyło. Drzwi na razie nie wstawiam, bo drzwi tutaj myślę, że metalowe sobie wstawię, więc na razie ich tutaj nie będę montował. Jeszcze bym tutaj jakoś coś powstawiał, jakieś kraty. Tak samo tutaj. Tu wyjdzie tak. Aha, i w sumie tu też mi tak fajnie wyjdzie. Coś takiego miało być. Tak, od razu piec sobie zrobimy. Aha, craftingu sobie nie zrobiłem. To tymczasowy crafting. Gdzie w środku gdzieś tam pewnie będę miał potem crafting, ale to tak to potem w środku. Na razie tu potrzebuję na szybko. Tu jeszcze muszę tak. W sumie co jeszcze? Dachu by troszeczkę zrobić, nie? Pasowało. To zrobimy tak pod gołym niebem. Dach sobie zrobimy taki bardziej płaski. O nie, jeszcze sobie zrobię troszkę. Jeszcze sobie zrobimy. Tak, żeby potem już nie latać. Wyjdą na górę. Gdzieś tu sobie zrobię takie prowizoryczne wyjście. Prowizorki zawsze się ponoć trzymają najdłużej, no ale... I tu polecimy z dachem. Ogólnie dach to taki dość fikuśnie wymyśliłem, ale to taki trochę kulfoniasty. No gdzie mi tu stawiasz, nie? Tu. Wiem, że ciężki jestem i deski załamuję, no. Nie lubi mnie. Może od tej strony? O, pomogło. Teraz tak, tutaj będzie drugi poziom. Pyk. I teraz jest tak fajnie, że te półbloki sobie tak można stawiać. Z tego co pamiętam, to dawniej chyba się ich nie dało tak takiego widzimisię w stawianiu bloków robić. Tak coś sobie kojarzę. Czuję, że chyba troszkę sobie mało przewidziałem tych półpłytek. Ale to nie problem, bo tam z tego co się orientuję, to chyba jakieś zapasy drewna miałem. Nie, jak nie, to może Boszu coś ma. To się, że tak powiem, zapożyczy. I tutaj już nie. Tutaj jeszcze co miałem zrobić poziom.
takie ala coś, ala półpiętro. A tu nie pamiętam, chyba na tym poziomie tu miałem coś. No nic, najpierw sobie to zabuduję. Lecimy z takim czymś dziwnym. Mało tego mamy. Sobie od razu zrobię to resztę, bo mi braknie. A najwyżej za chwilę jeszcze polecę, przyniosę sobie więcej materiału. Tutaj dach ogólnie będzie taki skośny. W sumie taki można powiedzieć trzyspadowy będzie, bo tutaj będzie jeden spad, tutaj będzie drugi spad i tam z tyłu będzie spad, a tutaj chcę to zrobić na prosto. Tak sobie dziwnie umyślałem, tylko nie tu. Kurwa, nie odstawiaj takich numerów. Bo tu już tak wystaje przecież. Więc tutaj nie. Nie, czekaj, dobrze. No Jezu, już się zgubiłem. Tu miało tak być jeszcze, tak. Tak. Coś takiego. Tak. I tutaj. To zakończenie chyba dobrze pamiętam, schodkami robiłem. I teraz... Jesus, zamotałem się. Aha, tu miało być tak. O, tak. Tak. Tak i tak. I tutaj jeszcze schodki. Chyba tak to miało wyglądać. No, coś takiego miało być. Nie, dobra, sobie skoczę od razu po resztę materiałów, bo no, mi po prostu braknie. Siema Kripuś, do gości przyszedłeś, zostaw podpis, tutaj do studni wrzuć podpis. No nie napinaj się tak, bo ci żyłka pęknie, tutaj podpis rzuć, do studni. Nie? Skoro nie chcesz współpracować, twoja strata. Aj, za gruby jestem, się w winie jeszcze. Tak, to sobie od razu wezmę to. To mi będzie potrzebne. Drewno. A jeszcze wezmę zraz. Żeby mi nie brakło. W sumie chyba na razie to mi wystarczy. Jeszcze miałem wziąć. Na pewno o czymś zapomniałem. Nie wierzę, żeby nie. Od razu sobie zrobimy deski. Dobra, na razie tyle, może mi to wystarczy. I tutaj jeszcze schody, bo będę potrzebował komin dokończyć. Może się uda z góry? Tylko uda się. Super. Tak, i teraz zwykłe cegły i tu gomin przedłużyć ponad dach. Oj, chyba coś takiego to miało być. Według wizji Kulfona. Myślałem zrobić jakoś tak, żeby z tego komina było wyjście całkowicie do góry, żeby te spaliny miały jak ulatywać, ale musiałbym dużo większy komin zrobić, a to by było takie troszkę już przesadzone niestety. Więc no niestety no Mikołaj nie przyjdzie, bo nie będzie miał jak wejść. Mówi się trudno.
nie będzie prezentów. Jakoś przeżyję. Ja będę wolał, żeby jakaś taka ta zła Mikołajka do mnie przyszła, nie? W jakimś takim bikini albo i bez. Hihihi. Komin chyba jeszcze raz do góry muszę podnieść. O, coś takiego. A, wiem co miałem sobie wziąć jeszcze z ten materiału na podłogę jakieś. No cóż, to mówią, skleroza nie boli, tylko czasami się ochodzić trzeba. Tu już miały być schodki. Idę po schodki. A narobiłem teraz tych pół płytek, nie wiem, na cholerę mnie tyle. 40 może styknie, w sumie to mi też tu niepotrzebne, a sobie wezmę to. Kończyć to. No i tu mamy gotowe. Komin jest. Tutaj mamy wszystko, więc prowizoryczna drabinka do likwidacji. Jak to się prezentuje teraz? No mi się wydaje, że prezentuje się tak całkiem fajnie. No dziwnie trochę ten tak wygląda, ale oryginalnie. Już jakiś tam domek kowala jest. W sumie tutaj mógł być troszkę kurczę mniejszy ten skos. Tutaj. A tam. Czepiam się. Tutaj tak. Tutaj potrzebuję tego się pozbyć. I tutaj sobie zrobię ładnie stirta. Jakiś tam do trawy podciągnę, to się ładnie trawa zarośnie. I tutaj w sumie już będę miał pod drzwi. To tak, tutaj lecimy z dirtem. Gdzie mam dirta? Tu. Tutaj sobie zadirtujemy. O, brakło. I kowadełko od razu jedno postawimy. Tak na wejściu, a co? Bo czemu by nie? I do skrzynki. I ja sobie teraz pójdę jeszcze po materiały na podłogę. Miałem gdzieś takie półby. Te bloki tutaj są. Dobra, i tak będę musiał pewnie sobie przynieść. I sobie jeszcze zrobimy andezytu, sobie troszkę wezmę. Ten zacina. Andezyt. Gdzie ja tu mam andezyt? Tu mam andezyt. Nawet mam coś wypolerowanego. Dobrze. Czy mi jest tak styknie? A wezmę jeszcze raz. Miałoby braknąć. Dobra, nie będę na razie przerabiał. W sumie sobie weźmiemy od razu ramki jeszcze jakieś. Kociołki by mi się przydały, będę potrzebował żelaza. Myślę, że tyle mi wystarczy. Jeszcze mogę sobie wziąć, a nie, mam wiaderko, dobrze. Się kociołki napełni.
tutaj podłogę, jedziemy z tematem. Tak, tak jak mówiłem przedtem, ta łopata na dircie to kopie jak szalona i robi niepotrzebne dziury, nie? Ale z ziemią to ma ciężko. Tak, i teraz ten andesyt mój wypolerowany, kochany. Na razie całość walnę tak. Jednak mi brakło. Co tu się jakiś stone uchował? Co on sobie myśli, że co? Tak, i teraz sobie zrobimy tutaj takie coś. Sobie wstawię to. Fajnie to wygląda, się komponuje fajnie z andezytem. Przypadkiem to zauważyłem na tym solo, jak robiłem, jak ten projekt robiłem. Czemu on nie zbiera tego andezytu? O, niedobrze, będzie mi się marnował. Bo andezyt jest taki troszeczkę ciemniejszy niż te półpłytki stone'owe. I całkiem to fajnie, według mnie całkiem to fajnie wygląda. Taki właśnie miks andezytu z półpłytkami, no nie? Jak myślicie? Mi się to właśnie podoba. Taki no dość ciekawy efekt. Jak dla mnie. Czekaj, tutaj jeszcze jakoś tak sprytnie robiłem, tylko nie pamiętam, jak ja to robiłem. A tak. Może nie tak? Nie tak to zrobimy. Robimy to... Kurczę, nie tak nie pasuje. To zrobimy tak. Taki mix zrobimy. Tutaj te andezyty wrócą. Nie, do dupy. Coś to nie tak. Tutaj zostaje andezyt, a tutaj wsadzimy... No nie, bo znowu to niesymetrycznie wyjdzie. Ach, cholera. Tu zrobimy na pewno tak. Tu zrobimy to. No nie mówię, że mi brakło tych stone'owych. No nie. Myślę, jak tutaj ten temat ugryźć. Zrobimy tak. O, po prostu. Takie dziwne półkola. Tylko, że mi kurczę brakło materiału. No chyba tu nie mam więcej. Ej, no nic, tam to pędzelecę, zapierdniczam. Tak to jest, jak kurczę hurtownia się nie dowiezie tyle materiałów, co trzeba. I trzeba samemu chodzić, przynosić. Jeszcze mam te dwie, ale to nic, zrobię sobie nowe. Stąd słaby. Myślę, że teraz to mi już do cholery wystarczy. Tak, tutaj w ogóle mam oznakowanie, że kowal w budowie. Bo to robię troszkę, bo oznakowałem gdzie co jak, gdyby ktoś odwiedzał. No niedługo będę mógł te tabliczki przerobić już tak, jak mają być.
Już nie będzie kowal w budowie. Będzie kowal gotowy. No. I już się to jakoś prezentuje. Jeszcze drzwiczki wstawimy. Myślę, że zakończymy ten odcinek, bo już troszkę trwa. A wyposażeniem środka zajmę się już poza odcinkiem. Proszę. Guziczek, pyk. Drugi guziczek, mało widoczny, ale jest. What? No. I wstępnie domek kowala mamy zrobiony. Tutaj jeszcze muszę sobie te półpłytki położyć. I już coś jest. Jeszcze tabliczkę trzeba zrobić. Czy tutaj kowal jest, nie? Żeby było wiadomo. O, będzie gdzieś miałem kowadło. Jest. No, kowal oznaczony. No i zaczyna się to prezentować całkiem fajnie według mnie. I cóż, ja już nie będę tego przedłużał. Wyposażę sobie to już poza odcinkiem. Także będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeśli się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. Dzwoneczek standardowo, żebyście mieli powiadomienia o nowych odcinkach, ewentualnych live'ach, jakie będą się, myślę, pojawiać gdzieś przy weekendach. I co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Heja!